Jesteś. Jesteś i ja jestem. Mnie trochę nie było. No w sumie mnie też długo nie było. Nie, to wiesz, ty na boisku się nie pojawiasz, ale tekstami byłeś. No, ale to też coraz mniej czasu. No to co, pierwszy miesiąc, ja wróciłem z zagranicznych wojaży, otwieram stronę, tak stazi ludzie mówią. I wtedy zobaczyłem, że w top 3 w Ekstralidze było co? Było 3V, było Brzmienie Miasta, był Leroy i Kaszaniaki były wysoko, tak. To i zacząłem się zastanawiać, o co tu chodzi. Teraz widzę, że trochę się to zmieniło, chociaż Brzmienie jest na 3, Argon jest na 2, no ale o tym tygodniu będziemy rozmawiać w podsumowaniu już normalnym, regularnym tygodnia, więc powiedz mi, co tam się działo? Wiem, że w pierwszym meczu, jeszcze na tym meczu byłem, TB przegrało z Kasztaniakami. Tak. Chwilę wcześniej później prezesi, czy na odwrót, że prezesi wcześniej stracili. A prezesi z 3V przegrali. Także to było rozdanie i myślałem, że to było tymczasowe, a okazało się, że trwało to chyba dłużej, tak? No, te niektóre drużyny zwane potentatami zaczęły źle. Tam w zasadzie tylko Ceresit wystartował tak, jak wystartować powinien. Wiadomo, teraz jesteśmy mądrzejsi o to, że te drużyny już powoli wracają do tej bardziej optymalnej dla siebie formy. No ale były to zaskoczenia. No, Brzmienie Miasta pokonało Fidasza, co było ogromną niespodzianką. Kasztaniaki wypunktowały TB, a 3V ograło prezesów. No ale to dlaczego tak było? No, w przypadku prezesów jestem w stanie powiedzieć taką sytuację. Źle zaczęli, a wiem, że w tym sezonie będą sobie radzić bez swojego w sumie w ofensywie najlepszego zawodnika Szymona Łasińskiego. I to może tak wyglądać. To może tak wyglądać, jak to mówią, znaki czasu zawodników tego, a ten Szymon był taki właśnie młodszy. Dużo naprawdę roboty robił w tej ofensywie prezesów. No zobaczymy, jak to będzie to wyglądało. TB, no to tam znowu troszkę pozmieniało skład. No ale no, jakby to powiedzieć, im bardziej mówią, że zdobędą to mistrzostwo, tym bardziej jakoś tak, kurczę, wygląda to, że czegoś może znowu zabraknąć, aczkolwiek sezon jest długi. No Fidasz miał jedną wpadkę na początek, później kolejne mecze wygrał, więc to może być tylko taki jakby dla nich kop, żeby tutaj nadal się piąć ku górze. No to 3V mnie bardzo zaskoczyło, naprawdę, patrząc na poprzednią przygodę jeszcze chyba Termoteamu z tą Ekstraligą, no to z tego co widzę, no to oni mają chyba teraz tyle samo punktów, co mieli wtedy, jak sezon się... Teraz mają 7 w 5 meczach. Tak, a tam i tego. No i tutaj też na meczu ich nie byłem, więc ciężko powiedzieć mi, jak to wygląda w grze, ale no kadra się troszkę pozmieniała. Widziałem, że bomba transferowa, jeśli patrząc na to, możemy tak powiedzieć, transfer dokonany przez 3V-kę, był to Maciej Olejnik, ten z GOI, co do tego buta dostał. I też widzę, że tam strzela na początku sezonu, więc ten proces aklimatyzacji w miarę dobrze wychodzi. No, Leroy zaczął dobrze, tak jak rok temu, na jesień, więc też już lepiej wygląda, niż wyglądał w poprzednim sezonie. No i co tu jeszcze jest? No, Brzmienie, no to 2 mecze wygrane, 2 porażki, więc zobaczymy, w którą będzie stronę to szło teraz. Argon ciekawy, ja mówiłem, to jest zespół o tyle ciekawy, że no naprawdę bardzo ofensywnie grają. No i pytanie, czy będą potrafili znaleźć odpowiedni, jak to mówią, balans pomiędzy tą obroną a atakiem, bo jeśli chodzi o atakowanie, no to naprawdę mogą rywalizować w tej kwestii z tymi najlepszymi, ale jeśli chodzi o obronę, no to tutaj mogą być problemy. Na razie jest dobrze, jak na Beniaminka. No i tak, żeby spiąć klamrą te pozostałe drużyny, no to tutaj jest tak, no strefa spadkowa to teraz wygląda, ona tam wyglądała podobnie po 4 tygodniu, jest Ower, który moim zdaniem, mimo że jakoś wysoko nie przegrywa, to jednak no może w tym sezonie być głównym kandydatem do spadku, bo po prostu nie ma kim straszyć dla mnie, bo Damian Karczewski przeszedł do TB, Łukasz Zakrzewski nie gra, no i nie wiem, kto tam... Łuczak? Łuczak gra, no to jest jeden Łuczak. No pytanie, czy ten jeden Łuczak
i ta niestabilność kadrowa, którą mają na początku sezonu, bo tu grałem w 7 z 2 bramkarzami w składzie, w polu grającymi, tu może być problem. Może po prostu zacząć czasu brakować, bo jeszcze 6 kolejek zostało tam, 6 meczów przed nimi. AWL kadrowo reanimują, widziałem. No właśnie mówię, też to tak opisywałem. Żeby nie powiedzieć trepy, to trupy, tak? Opisywałem, że jeżeli dzwonisz po Pataucha i Maziarza, to znaczy się, że już naprawdę nie masz kim grać, nie? I nie mówimy to dlatego, że no, zawodnicy są... Mazi jak grał, to no, fajnie, tak, robił robotę. No. Chodzi o to, że po prostu... No... A Jaro gra za 1,5 zawodnika. Rozmiarowo. Ja nie mówię, że tak nie jest, ale no po prostu jeżeli mamy rocznik 20 osób i to naprawdę młodych chłopaków tutaj takich też dosyć utalentowanych i muszą, kurczę, tak jak mówisz, wiekowi zawodnicy ratować sytuację, no to no Dominik też nie jest jakiś młodzieniaszek, nie? Już dawno studia skończył. No i tu jest kwestia znowu to samo, tak? No, ta niestabilność kadrowa, ta wymiana spora, no też już to się wszystko zatarło, no tak patrząc, znajdują się perełki w tej AWL-ce, no, jak można je wyłapać, jeżeli, kurczę, jeżeli zeszły sezon pokazał dobitnie, 20 osób, już po którejś kolejce praktycznie każdy zawodnik miał po jednym meczu i kończy się sezon, jest nagle sytuacja, że jeden ma rozegrany w sezonie 2 mecze, czy tam jeden i tyle, i nie można już nic z nim zrobić, bo już zagrał, tak? Więc no tu, jeżeli nie będzie poprawa sytuacji... Ponoć ma być lepiej. No, oby. Miało być lepiej też w poprzednim sezonie, w końcówce, i wiemy, jak się to skończyło. Ale no, życzymy, żeby było lepiej, no bo to jest taki trochę... Dla mnie to jest takie zaskoczenie, może nawet... No jeszcze jakby AWL grało regularnie, to by była liga o wiele ciekawsza. No teraz po tak słabym starcie sezonu, 4 mecze, 3 punkty, no to jeszcze nie przekreśla niczego, ale no będzie ciężko, żeby AWL-ka tutaj... zajęła lepsze miejsce niż ten środek tabeli. No, zobaczymy. No jeszcze mamy tak, Kasztaniaki, no to Kasztaniaki fajnie zaczęły tutaj, pierwszy mecz tam miały wygrany z TB, potem nieznacznie bodajże przegrały. Ale słuchaj, czekaj, bo Argon 5 meczów, 9 punktów, AWL 4 mecze, 3 punkty, no to mają 6, wygrywają 1 i 3 punkty straty do drugiego miejsca. To zaraz spiąć. Chciałem to zaraz spiąć, właśnie mówię, dlatego od Kasztaniaków. Kasztaniaki tutaj właśnie mówię, dobrze zaczęły i Kasztaniaki będą punkty zabierać, bo tutaj drużyna jest tak nastawiona, mówię, na szczęście znowu pan Szabłowski jest w dobrej formie. To samo było przy okazji meczu z Planetą. My żeśmy z nimi grali, tam raz 15 strzałów obronionych, 5 takich, że to każdy inny bramkarz by to wpuścił, on to bronił, dopiero w 40 minucie stracił na 1-1, nie? A z przodu wiadomo, tam Soberka jakąś akcję zrobi, ktoś tam jeszcze mu dopomoże i to myślę, że Kasztaniaki moim zdaniem nie powinny z ligi spaść, bo będą punkty na pewno zabierać. No i odnośnie spięcia tej klamry. No mamy tutaj Planetę Mebla, jest 7 punktów w 5 meczach i to jest miejsce 9 czerwone w strefie spadkowej. 7 punktów w 5 meczach, gdzie Argon jest drugi, ma 9 punktów. To tylko pokazuje... No lider ma 12 z Ceresitu, tak? Czyli tam tych punktów jest 5. Tak? Ale no nie przegrał mecz z Fidaszem. Przegrał mecz z Fidaszem, więc nie ma kompletu. No to już mówię, no to jeżeli między wiceliderem a dziewiątą drużyną jest 2 punkty przewagi tylko, no to pokazuje... W połowie sezonu w zasadzie, no bo jeszcze 6 spotkań. To powiem szczerze, to tylko pokazuje, że liga jest wyrównana, jest nieprzewidywalna, więc tutaj na przykład tutaj wcale byśmy się nie zdziwili, jakby te miejsca, które są teraz w tabeli, byłyby może końcowymi, może nie tak do końca, ale no może być naprawdę wymieszane to mocno. Dobra. To kończmy Ekstraligę. Tak. Jedziemy na Skwierzyńską. Na Skwierzyńską, bo Łukasz ma bliżej. Bliżej, dlatego tam nie bywam. Dlatego tam nie bywam. No, co tam się działo? Tak widzę, może powiesz z 2-3 zdania o tych, na przykład Olimpia Sympolno nie za wysoko, a to drużyna, która w pierwszej lidze dlatego, że wysoko... No, awansowała z Wrocław Cupu. No, ale co, liga ich weryfikuje? No, nie tylko ich. Wrocław Cup jest weryfikowany, ale to później przejdziemy też do WLS-u przez wiele... Tak, no po prostu wychodzi tak, że no jednak dla niektórych tych drużyn, no to ten poziom jest deczko, no na pewno jest mocniejszy, w sensie wyższy,
wyższy i dlatego jest tak, jak jest. No Olimpia miała, Olimpia w czterech pierwszych meczach miała trzy remisy, tak? Mhm. Czyli też inaczej tak tego, ale też jakieś tam problemy. Bo widzę trzy punkty, myślałem, że jedna wygrana tylko. Aha. Nie. Oni jeszcze meczu nie wygrali, mieli te remisy. No, tam są problemy kadrowe, no i też mamy problem w Olimpii ze strzelaniem goli, bo tylko 7 goli strzelonych, to jest drugi najgorszy wynik w lidze. Problem ze strzelaniem to nawet goli? To nawet Tork strzela więcej, więc no, Olimpia dobrze broni, tam bramkarz był wyróżniany, taki Rafał Olejnik często, ale po prostu no, gorzej z tym atakowaniem, więc nie wiadomo jak to z nimi tutaj. Widzę bus Marco Polo 4-4. No bus powiem szczerze, dziwi mnie to, bo bus Marco Polo znowu tam troszkę kadrę zmienił. Wiem, teoretycznie ją wzmocnił, tak? Zawodnikami z Ekstraligi, których bardzo dobrze znam, więc dziwi mnie, że tak nisko stoją w tej pierwszej. A w sensie Kozioł i Miklas, tak? Tak, no ale to dlatego mówię, no cztery, wiadomo, no cztery mecze, cztery punkty, no trochę strzelają, trochę tracą, bo to tak jak bus. No, nigdy oni nie byli żelaźni, że tak powiem, w defensywie. Więc no to dziwne, bo w zeszłym sezonie nie posiadali kilku tych zawodników i też byli na podobnym miejscu w tabeli, tak? No, to tutaj, o, tutaj na pewno patrząc zaskoczeniem, no to tak, Żar Tropików Tork w dole tabeli, no to teoretycznie żadnego zaskoczenia nie ma, bo to są Beniaminkowie, więc Beniaminkowie nie no zawsze teoretycznie mają... teoretycznie tak, są liczeni do... No zwłaszcza, że tam się nic nie zmieniło kadrowo, ten skład jest praktycznie od kilku lat ten sam, no to jeżeli te drużyny lawirują, tak spadają, awansują, no to tam jeżeli nie ma jakiegoś bodźca zewnętrznego, no to ciężko, żeby było lepiej. Tak, no bujają się... Tak. No jedynie w tym, w... Torku to jest zmiana jedna. Wojtek Gmerek zgolił brodę. To jest zmiana. To powiem, to nie wiedziałem o tym, to, żeś mnie... Także to jest zmiana i jak na razie nie przełożyło się to na punkty. Trzeba zacząć golić. No i co my tu mamy? No Great Works, czyli, że tak powiem, kolejna... Wcielenie Sensorino i Grafena. Grafenu, no i słabo na początku nowego sezonu, też tam kadra lekko się zmieniła, no powiem szczerze też... Widziałem gra Kowalski. Tak, gra Kowalski, gra twój kolega Alan. Kowalski gra, ale Kowalski nagle blond się zrobił. A, to on już chyba ostatnio miał. Czyli pierwsza liga WLB, to będziemy mówić bardziej o piłce nożnej, czy o wyglądzie? Ten brodę zgolił, ten blond. No zmiany, ale na razie, kurczę, nie, one nie dają nic piłkarsko. No i tutaj mamy, o, jeśli chodzi o jakieś zaskoczenie wielkie, no to tak, Elit Butnisko, a przecież Spadkowic z Ekstraligi, więc teoretycznie powinien być wyżej. No Eko Okna, tak jak w zeszłym sezonie, tutaj środek tabeli wychodzą. Piorun, tak, też już potracił punkty, więc nie wiadomo, czy się włączy do gry o awans. Royal Transport bardzo wysoko, to jest zaskoczenie, bo już mają więcej punktów niż w całym zeszłym sezonie. Wrócił na stałe, bo już w zeszłym sezonie grał ten Mateusz Świerk, no i tam wiadomo, jest nadal to. No, zobaczymy. No są bez porażki, zobaczymy jak... Ogólnie to tam dużo drużyn bez porażki widzę teraz. No tak, jest, ale to dlatego mówimy o takich zaskoczeniach większych, bo to, że Spielmeyer i Melon są wysoko, to dla mnie to jest nie jest nic dziwnego, bo Spielmeyer już od kilku lat blisko tego podium się trzymają, przecież ostatnio trzecie miejsce, a Melon, mimo że zagrał ostatnio słaby sezon, no to przecież to jest drużyna, która w miarę regularnie grała w tej najwyższej lidze, tam wiadomo, dłużej, krócej, czy w Ekstraklasie, w WLB, czy w Ekstralidze też przecież grali. Więc Melon, że będzie walczył o awans, to można było założyć od razu. Czy wyleczył się Jakub Senftleben? Powiem tak, czy się do końca wyleczył, to ja nie wiem, ale widziałem, że jest zgłoszony na ten sezon i chyba też zagrał mecze, więc tylko, że tam bramkarze oni akurat mają, nie mają problemu, bo tam jest on, tam jest Marek Szczepanik i tam jest jeszcze ten Lech, co grał w zeszłym sezonie. Trzy zagrał Senftleben, dwa Szczepanik, dwa Lech. No, tylko, że Lech gra jeszcze w polu. No i na koniec ta pierwsza liga, AKD Bruk, debiutant. Z wieloma znanymi zawodnikami, to jest ligi tej ukraińskiej, z tego, też z Elit Budu tam kilku graczy, no wysoko na razie stoją, ale też już punkty są pogubione, no. Dobra, a druga liga, insert, Kosmos, walkowerów nie oddaje. No tam była sytuacja taka, patrzymy na tabelę po piątej kolejce, tak, no. A przed tą kolejką liderem był Old Team. Mhm. I hitem na ten tydzień był mecz Old Teamu z insertem.
Insert go wygrał, więc Insert jest teraz na pierwszym miejscu. Old Team no, przegrał pierwszy mecz, ale nadal jest w czołówce, no 11 punktów w 6 spotkaniach, gdzie liderem Insert 13. Tam będą mecz jeden mają do zagrania. Wrocław Kosmos wysoko po spadku i kreowanie po spadku też wysoko, więc no, może będą walczyć o awans w tym roku. Tu na razie dobrze grają, ale ja ci Łukasz powiem, nie wiem, jakbyś popatrzył dalej na tabelę, to tam jest jeszcze więcej zaskoczeń. Odranie Men jest na piątym miejscu. No, 9 punktów, ale co, jak to tam gra? No ja powiem tak. Sojka nie gra, bo poszedł do... Nie gra ani Lubański, ani Sojka i oni grają tak pragmatycznie jak drużyny Jose Mourinho. Oni mają bilans 5-6, a mam 9 punktów zdobytych. Tam jest kilku tych zawodników, ale oni tam jedną bramkę strzelą. No ale czekaj, gdzie są bramki? Zaraz. Tu są gole. 2 bramki, jeden gościu ma. Szczypa ma jedną. Kanto Rosiński ma jedną i tyle. No i mają i tyle bramek strzelonych i mają 9 punktów. Mają dobrego bramkarza. No i gram do bólu. I tyle. Tak, i bramkarz już im tam pomoże, kurczę, utrzymać wynik. Tak, na razie tak to wygląda. Ogrodomania 6, za wysoko, za nisko? Moim zdaniem za nisko. Ogrodomania? No patrząc, tylko że oni mają problemy kadrowe, mam wąską tą kadrę teraz na początku sezonu, ale na papierze, no, ona powinna być pierwsza trójka jak nic, moim zdaniem. Więc no, już są na in minus, że tak. Dajszman? No Dajszman tak. Widziałem tam parę nazwisk znanych. No właśnie. No grać grają, tylko że chyba nie na tyle efektywnie, jakby mogli grać, bo 7 meczów, 6 punktów, no to jest no, słaby rezultat. To są tylko 2 mecze wygrane. To naprawdę myślałem, że mówię, dobrze, no może przy tych znanych nazwiskach, które tam grają, tam Dominik Leja i tam jeszcze kilku innych graczy, to oni może nie będą w samym czubie, bo to jednostki nie grają, tylko zespół, ale po prostu no, 6 punktów w 7 meczach, zwłaszcza, że grali z różnymi rywalami, no to dla mnie to jest nie tylko szczołówką, dla mnie to jest średni rezultat. MPT. Mocna ofensywa, słaba defensywa? Powiem tak, tak jest. Defensywa no słaba i to widać. Tylko że tutaj jest taka sytuacja, że oni właśnie tak z tym swoim liderem ofensywy, panem Rusiakiem, to tak w pierwszych meczach nie zagrał. O dziwo wygrali 2 mecze bodajże, w których on nie grał. To było śmieszne. Tak, za 2 mecze, których zagrał, przegrali i on też mało bramek strzelił, bo on chyba miał bodajże jednego gola tylko, czy 2, już nie pamiętam. A w kolejnym, ostatnim meczu dostał zawieszenie. I co, wygrali? No i właśnie przegrali, ale no teraz grają mecze bez niego. No i no właśnie teoretycznie tak powinno być, już wiemy, że nie, bo już bez niego jeden mecz przegrali, jeszcze 2. Tu brak sponsora, motor. Old Blue Angel. No właśnie, to jest znowu zaskoczenie. Tak, Old? Mortorpol 3. miejsce w zeszłym sezonie, na razie spadkówka, a Old Blue Angels, no tak samo. Teraz dopiero w tym tygodniu bodajże się przełamali. Wiesz, nie przegrywali wysoko, tam oprócz jednego spotkania, bo jedno spotkanie to im wybitnie nie wyszło, chyba 7-0 czy 6 od Insertu dostali. Ale to... 2-0-0, 1-0. Co, problemy kadrowe są. Trojan przychodzi rzadko, Majak w ogóle, znowuż, tak, no to kto tam ma? No, a Piotrek nie ma takiej formy jak w zeszłym sezonie. A Piotrek Andrzejewski. Więc, no, myślę, że się wydostaną z tej czerwonej strefy, ale no, na nic więcej niż odek tabeli, myślę, nie będą liczyć. Nie przychodzi więcej, ale jeszcze nie musieli ratować się Andrzejem Maderą. Tak. Jeszcze liga WLS. Soccer Punch, komplet punktów widzę. Czyli, a no i Dermabau ich goni. No powiem tak, i między tymi drużynami powinno rozstrzygnąć się kwestia awansu. Bo Soccer Punch na papierze ma kadrę spokojnie na Ekstraligę. Może nie tam na jakieś najwyższe lokaty. Ale no, jak mówię, jest Damian Rudzki, jest Adam Cylny, Dawid Szkaczkowski, no to przecież ci zawodnicy grali z powodzeniem w najwyższej. Adam, kurde, widziałem wyglądowo w formie jak wtedy, gdy Karpia wygrywali. Po tej ta kontuzja mu się przysłużyła. Derma, no to Derma teraz jedną wpadkę mieli w Sastechem bodajże, ale będą tutaj wysoko. Jeszcze wzięli kilku zawodników sobie tego, nie ma twojego znajomego Marka. Jest, na ławce przychodzi, siedzi. No, nie gra, więc tam... co pewnie kłopoty zdrowotne, tak?
Czy brak chęci do gry, bo ja już nie wiem. Nie pytałem go. Nie, no w Ekstralidze nie pytałem go. No właśnie dlatego się zdziwiłem, bo idealne pole by to było do popisu dla niego. No, ale... Widziałem dwóch zawodników wczoraj. Spotkaliśmy się. Jak dwóch zawodników z Dermabau, mijaliśmy się po meczu wieczorem, kupowali hot doga. Pamiętaj, jak się je, to trzeba popijać. Spożywali hot doga w miejscu publicznym, ale nie będę mówił, kto to, wiesz. No, policja już zna ich dane. Promieniowani wrócili. Tak, wrócili. Tak, na razie pół na pół. Ja myślę, że oni z tą czołówką nie będą wygrywać, ale tych z dołu pod sobą ale powinni. Misza to coraz więcej bramki zasłania. Widziałeś go ostatnio? Ja go widziałem na ceremonii. Na ceremonii, powiem ci... O! Kuchcik Kuźniki bez szału, pół na pół. No, z Kuchcikiem jest cały czas to samo, no. Od kilku lat, tak? Starzeją się i może niedługo będą grali w drugiej lidze. Piotr Żałowicz to już nie jest taki młodzieniaszek. No, reszta tych zawodników, no tak samo. Tam zależy od składu, od takiego nastawienia, wiesz. Spokojnie grają, to już nie są te dawne Kuźniki. Raczej nie powinny spaść z tej ligi. Wydają się słabsze od nich drużyny, ale no na pewno nie będą wysokie. A Destemido? No to Destemido to jest to właśnie, tak. Jak te drużyny właśnie z Wrocław Cupu. Dużo bramek strzelają, dużo tracą, tak. No teraz sobie nadrobili bilans, znowu pokonali osłabioną kadrową AWL-kę, ale jakby to brzydko powiedzieć, no na razie to są za wysokie progi jeszcze. No, zobaczymy, no może się uda utrzymać, no jakby ma właśnie mówić, no to widzę tu potencjalnie drużyny lepsze od nich, chociaż wiadomo. Też tak miało być w zeszłym sezonie Wrocław Cupa. Bo patrząc na to, że tam znając mniej więcej te drużyny, ja na przykład myślałem, że będzie pierwsze miejsce, to będzie Ogród Omania, drugie to tamta Olimpia Sempolno będzie. A w ogóle ja nie wiedziałem, że taka drużyna jak Destemido, nikogo nie znając tam praktycznie, tak. że oni wygrali tą ligę, więc jak może jak wejdą, bo oni zaczęli w zeszłym sezonie od serii zwycięstw i skończyli z tam seryjką porażek. No teraz z tego, może jak wejdą na tego, to może znowu seria zwycięstw da im utrzymanie. ETPK. Patrząc po składzie, to dawno żadnych medali nie dostawali. Do tego tak. Mówię, zawsze te drużyny, że mówią, że grałem dla fanu, tylko że ja zawsze powtarzam, że one grają dla fanu, ale fan psują tym innym. Jak rywalizować z zawodnikami w drugiej lidze, którzy grali jeszcze rok temu w Ekstralidze, tak? No i grali nie tak, że dostawali w tambury, no tylko tam strzelali, punktowali i tak dalej, tak? No, dla nich może być to fan, no dla tych maluczkich to będą właśnie te mecze takie, no widać tu, 6 bramek tylko straconych, 23 strzelone, więc no. Ale będzie mecz teraz z Keą, czyli teoretycznie... No Kea ma ten problem, co ja zawsze Krzyśkowi Olejnikowi mówię. Człowieku, ty masz na papierze ekipę, która powinna regularnie grać w pierwszej lidze. Bo jest bramkarz dobry i nie mówię to o Grzesiu Kędzierskim. No, jest Łukasz Prążczak, który kurczy, no dasz mu miejsce, to na 3 sam na sam to 2 strzeli i to tak trzymając sobie palca w nosie. No, teraz w obronie trzyma w ryzach Tomek Iwanicki, no na ten poziom, kurczę, drugoligowy, no to naprawdę on, jak grał kupę lat najwyższej, to... Mają mocne wsparcie na czacie na żywo, bo Truchan tam komentuje, odgraża się, że zagra. No wiesz, standardowo on zagra 1-2 mecze w sezonie. Ale jakby wiesz, że on przychodził, tam słyszałem, że Rafał Pilarczyk jest kontuzjowany. Coś tak, kontuzja, no ale mają Przemka. No dlatego mówię, no to zawodnicy, którzy z doświadczeniem i w grą najwyższej lidze, w drugiej lidze, no ja się tam śmieję, no troszkę psują zabawę, bo oni tam powiedzą, że oni już lata mają, tak, no ale jeżeli zawodnik grał na najwyższym poziomie i ma lata i gra z zawodnikiem, który grał na najniższym poziomie i ma lata, no to jest... A Frąszczak też grał przecież chyba. No grał w Bałmicie, tylko że on w Bałmicie był obrońcą. On w ogóle mówi, że był obrońcą, więc do tego, no jakoś widać, że ta jego gra obronna wystarcza, żeby być królem strzelców drugiej ligi, tak? O, no to też bym takim obrońcą chciał być. No. Ja też kiedyś z obrońcy przerobiłem się na napastnika i od razu gol się posypał. Ale odnośnie Kei, no to tam taka, ja myślę, że tam znowu będzie procedura Kei, tak? Ja zawsze to Krzyśkowi mówię, że któregoś razu zabraknie im ludzi do grania, bo będzie...
coś tu zmiany, nie zmiany, kontuzje, nie kontuzje, gdzieś tam przegrałem, gdzieś tam walkovera może oddadzą i znowu będzie to takie, nie wiem, to się nazywa pikowanie w dół, że no, będzie po prostu... W górę nie da się pikować. Nie da, no... Oni tak co roku mam, może oszukają to przeznaczenie w tym sezonie, no ale to... To się dowiemy na koniec sezonu. No. Wysoko Capgemini, mimo że swoje dwa ostatnie mecze to... No ale tam chyba problemy kadrowe przede wszystkim. Tak, no, w siedmiu przychodzą, to nie idzie powalczyć. Kuźniki pół na pół, jak to Kuźniki. A, powiedz mi coś, ten Tarczyński futbol. Tak, nie, no Tarczyński, no to widać, że to jest ta drużyna zakładowa. Bo to wszyscy debiutanci tam grają. Tam nie ma tego. I to taka mieszanka młodych z doświadczonymi. No. Międzynarodowo widzę. Tu Gruzja, tu Ukraina. No więc oni tacy, no ten sezon na pewno będą płacić frycowe. Jeżeli zagrają na wiosnę, to jestem przekonany, że będzie to jeszcze lepiej wyglądało. Wrocław Kappa, tu Equipe. No to oni o dziwo super, patrząc na poprzedni sezon. Przecież oni poprzedni sezon, Łukasz, ty pamiętasz, końcówkę mieli dobrą. Wygrywali te mecze. No to teraz mają 6 punktów w 5 spotkaniach. Gorzej sekcja Tarciakszanu, która miała przecież tam więcej punktów od nich. Tak. No i na koniec NG, no ale tutaj jest osobna sytuacja. Tam są dramatyczne problemy kadrowe już od samego początku. Mhm. Tam nie ma kto grać. Jak już ma kto grać, to w pewnym momencie widziałem 3 bramkarzy w składzie. No i nie ma tam Grześka Węglarskiego, więc to już w ogóle... Jeśli chodzi o ofensywę, no to praktycznie 3/4 drużyny poszło. Ważne, że chce im się grać. To jest przede wszystkim. No, bo najlepiej to usiąść i narzekać. I nic nie robić. Tak jak my. Tak jak my. Siedzimy, narzekamy. Ja nie gram. Wyzywamy. No ja to tam wejdę na parę minut. Ostatnio problem zdrowotny mam, więc... No, cicho, nie mów o takich rzeczach ludziom. Przecież to niektórzy mogą to przy obiedzie. Mogą to przy obiedzie oglądać, daj spokój. A niech wiedzą. Niech jedzą. Niech jedzą. Smacznego.